Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' i od razu przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj, widzowie, zabiorę was do salonu z grami. Salon gier razem z dziewczyną i chłopakiem. Jeden lajk dla nich to jeden żeton więcej do grania. Ten taki ogonek po lewej to jest właśnie nasza główna postać, nasz główny przeciwnik. Oczywiście lecimy na hardzie, nie patrzcie na weakscore. Weakscore nadpisuje się z innych modów, choć na live'ie testowaliśmy Kapiego oczywiście, ale dużo osób mówiło, żebym nagrał, no to lecimy na hardzie. Postanowiłem, że będę robił nieco krótsze wstępy, bo wiem, że może to irytować. Też dajcie znać, czy chcecie, żebym dużo mówił podczas grania. W sensie, czy przeszkadza wam to, że gadam podczas grania, czy może wam to nie przeszkadza, albo żebym mówił umiarkowanie, nie wiem. Tak nigdy was nie pytałem, jestem ciekaw, dajcie znać w komentarz, będę przypinał serduszka za każdy komentarz, bo serio chcę wiedzieć, czy przeszkadza to podczas grania, czy powinienem mówić może po każdej rundzie, czy coś takiego. No, dogadajmy się, co nie? Żeby wam się to jeszcze lepiej oglądało. To dajcie znać. Dawno się nie widzieliśmy, mówi Kapi. Kapi to taki tutaj kolega. Ciekawy, w arcade roomie. Dobra. Zabierasz swoją nową dziewczynę na randkę? Ta, i co ci do tego? Jest poza twoją ligą, gościu. Byłaby idealna dla kogoś takiego jak ja. Pokaż mi, co potrafisz. Dobrze, tutaj nasza dziewczyna chce, żebyśmy pokazali, co potrafimy, więc lecimy. Ja się przymykam, słuchamy i gramy. Jest tu sporo ciekawych rzeczy w tle w ogóle. Na przykład ta maska po prawej z Date and Me. Fajną ma tą matę, naprawdę. Kozacko to wygląda i brzmi. Szkoda, że zmisowałem, no ale trudno. O nie, to trzeba było... Nie, przetrzymać. Nie przetrzymałem. Okej, to już było trudniejsze, ale... Mamy to. Może nie najlepiej, ale i tak poszło całkiem nieźle. I co tam dalej powiedzą? Nie tak źle. Okej. Okay. Okej, okay, to co mówił? Ale to nic nie znaczy, gościu. Jasne, po prostu to zakończmy. Bip, dibop. Dobra, lecimy. W ogóle podoba mi się ta maszyna z tyłu z ojcem. Painball. Wiecie, nie... No, śmiesznie to brzmi. Pain. Wiecie, o co chodzi. Dobra, ciekawa nuta. I o wiele trudniejsza. Spróbujmy więc. No i najgorszy atak. Prawie bym to wyklikał, ale jejku, dobra, to tego to trzeba się już nauczyć. Dobra, odrabiamy. Nie no, tutaj to się odpalił w tej piosence. Ajdź.
Mamy. Kurczę, za szybko chciałem. Prawie bym to miał, gdybym to zrobił nieco inaczej. Mamy to. Proszę bardzo, końcówka perfekcyjnie poszła. Już się tego nauczyłem schematu. No trzeba by się było właśnie poduczyć schematu, bo jak widzicie, jak już się go ogarnie, to idzie fajnie. Końcóweczka naprawdę idealnie wyszła po tym treningu pierwszym. Także zobaczmy jeszcze, co to jest to cały GW. Flat Zone. Okej, okay, sprawdźmy to. Znaczy wiecie, ci co na live'ie byli, to wiedzą, co to jest. Jest to dziwne. Nie wiem, skąd jest ten ludek. Mógłby ktoś mi powiedzieć w komentarzach? Bo jestem ciekaw. Tak śmiesznie pipczy. No i lecimy. Nie, nie przetrzymałem, a byłoby full combo może. Nie wierzę w to. Dobra, to mnie zasmuciło, bo tak fajnie szło. To jakoś bardziej mi podchodzi. Tylko szkoda, że to zepsułem, nie przetrzymaniem. Jakbym to przetrzymał, to mielibyśmy fulla. Oj, dobra, tu już byśmy nie mieli. Ale dobrze idzie, mimo wszystko. Bo jest trochę klikania, ale idzie. Niepotrzebnie chciałem tam kliknąć. Dobra, więc tak to wygląda. Na pewno poszło lepiej, ale mogło być i tak lepiej. Dobra, fajne są te piosenki, serio. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że wam też. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejnego odcinka dzisiaj, to dużo łapeczek to oczywiście. Kolejny, może też live'a odpalę, zobaczę. Dziękuję wam za oglądanie i cześć.